Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft Dungeons. Nowa przygoda, gdzie właśnie postanowiłem, że stworzę nowego ludka, na którym chcę przejść wszystkie poziomy. Na razie przyjmę tylko kliperowe lasy. No i dzisiaj zagramy w dyniowe pastwiska i może jeszcze błotniste bagna. Jeżeli będzie czas, zacznijmy już, no bo nie ma co przedłużać. Dobra, zobaczmy. Co my tutaj mamy? Na razie nie wygląda ten poziom na zbyt trudny. Ten poziom nie jest zbyt trudny. Ale oczywiście będę chciał zdobyć tutaj ten okoszek, żeby móc dojść do endu potem. O, tu Goemanta jest, widzę. Bardzo nie lubię Goemantów, to jest strasznie denerwujące osobniki. Dobra. Na razie widzę, że są w sumie same takie postacie dystansowe. Mamy drugiego kupca, tego. No i tutaj jest. No zawsze ja wchodzę z tego statku, bo się bardzo opłaca. Tyle skarbów można znaleźć. Na razie to jakieś same słabe potwory tu widzę. A wolałbym, żeby było te drugie, no ale na pewno jest. Ender Sentem nie będzie już tak. O, a tutaj widzę. Można zrobić tak. Jest tam zbrojowcy. Nawet lepszą, to nią tam tu rozbiję sobie tam tą. Czasami mogą się przydać. Ten wilk widać, że nie ma po co iść, dlatego cały czas się teleportuje, bardzo ładnie. O, w ogóle tutaj jeszcze się nie spotkałem z takim formatem tej mapy. Ciekawe. Takiej jeszcze mapy nie widziałem. Chyba no nie, no nie tylko. Tak trochę z dziwnej strony to poszło. Bo zawsze te mapy się generują inaczej. Dungeon to zawsze się generuje inaczej, ale tak jeszcze mi się nigdy nie wygenerował. No to możemy iść po oko kresu. Tutaj będzie zasadzka niezbyt trudna. Widzę, że w końcu się za czegoś przydaje. Zobaczymy, czy jest ustawiony do tego. Umarł. O, widzę, że zaklinasz jeszcze. Zaklinę mi pająka. Ta zasadzka jest łatwa, ale długa. Może nie tak długa jak tam wcale nie z tego bloku ostatnio, ale dużo jest tych fal. Mało mobów, a jest w każdym w tej dużo fal jest. Zbroję wózkową dostałem, ale na razie nie będę jej brać, bo widać, że już jest gorszy. O, tutaj będzie walka z Endermanami. Lego Manta, czy to jest mi
możemy zamknąć. Osłabienie, bo na razie nie ma tak dużo zaklętych mobów, to nie ma sensu brać odgrzynania. Zasadzkę, a potem będzie. No w sumie nawet tej zasadzki jeszcze nie ma. Cały czas próbują mnie. Z Endermanami to łatwo idzie. Żyje. Możemy iść dalej. Gdzie tu się idzie? Już nawet wspomniałem. Tutaj. Nie, nie tutaj. A, tu jest słabszy przycisk, się tam otwiera. Nie sobie D&D, bo tak mówiłem w poprzednim odcinku, nie za bardzo lubię go używać. Dobra. No i mamy wyjście i skrzynkę. Znaczy, nie wyjście, tu już widać progi od pani. Znaczy, że zaraz będzie Enderprocent. No co jest? Czemu cały czas będzie? O! Jest miejsce w tym parku. Ja też nie krytyczna, a to jest te do którego lepiej, żeby ci nie uderzył. Nie, jest. Nawet wskazuje tam, to znaczy, że teraz można się kopać. Się teleportować i zadać jeszcze większe wrażenie. Po co ja do niego podeszłam? Lepiej go ostrzeliwać. No, a teraz jeszcze szybciej może być. No, bo nie wiem, czy możemy mieć połowę z fajerwerki mi uciekł. Dobra, ale zaraz on już nie żyje. On tam się znalazł za nią. Nie wskazywał na mnie. A, na pewno. Dobrze idzie ze strzałami, to raczej wezmę się na rzekę, ale tutaj później się zobaczy co. No, wracamy do normalnej trasy i do poziomu. Zaraz tutaj będzie, o to właśnie miejsce. Gdzie tu się pojawi zasadnik i będzie zasadzka. Dobra, z nimi to łatwo się idzie. Teraz tutaj trzeba most zapuścić, potem już będzie się szło do lasu.
tutaj to już będzie tylko ta droga do wioski, tak, przez różne miejsca i będzie wioska i będzie można pokonać przywoływacza, który i tak jest jednym z najłatwiejszych tych potężnych mobów, bo tak naprawdę no z łatwością można go pokonać. O, już tutaj tam na przywoływacza. Przywoływacz pojawia się przed. Nie wiem, no, powinno, ale. O, łącznika. Dobra, po miejscu go tu zobaczę. A, święta strzała. O, artefakt dostałem. Weźmy z innej. Elementowego miecza. W ogóle ja mam dalej łuk na poziomie pierwszym. Co to jest na zbroję i zaczyna bić znowu. Nie no, się nie lubię używać tak. Wolę takie bronie, które walą średnio i nie walą. No, znaczy, no tak, oczywiście, jeśli sobie już mam zmienić, to na to bardzo długo bije, ale dużo daje, ale właśnie z grzybarką. To no, wtedy to jest bardzo dobra broń, plus jeszcze w żadnym uderzeniu nie ma. Zaraz właśnie będzie ta wioska. Już poznaję te miejsce. Ważne, o, na mapie już nie widać. Zadzwoń dzwonem ostrzegawczym. Dobra, dzwon zadzwoń. Chyba nakłada podwójne. Ten jest rąką innego. Tak się wydaje, bo nie wiem, czy na mnie się wydaje. Nie no, dwa razy nie stałem jakieś fajne. To może jest niżej, nie wiem. No i tak. No i tak bardziej wydaje mi się już. Ten jeden z tych fajnych, ten jest fajny. Chcemy tak to niby robić. Ściąganie mu naprawdę słabe. O, tam szło. No i możemy wejść. Wyjść z poziomu. And the villagers of the pumpkin pastures go on to fight another day. No, zobaczymy jeszcze, jaki artefakt będzie za tą misję.
O nie, i dowódców na jest już mam. Ale oni chyba są tylko wtedy, kiedy się drugi raz zagrywa jakiś poziom. A jak się pierwszy raz zagrywa jakiś poziom, to jeszcze ich nie ma. Kowala jeszcze nie mam, bo kowal jest w kopalni. Bardzo dużo mam rzeczy. Zobaczmy jeszcze co tam jest. Jest łuk stalkowy i krótki. W sumie to mógłby mi się jakiś przydał. No ten łuk w ogóle jest taki. O. Grabież, bardzo lubię. Wszędzie zsapniły. Tak. Tutaj, nie wiem, zbrojącznik. Zobaczmy co to ma. Aura po szybkości poruszania się, liczba strzałów tego uderzenia walce dystansowej. No ta uniku zwiększa prędkość obrażenia walce wręcz, redukcję obrażeń zdrowia plus 39. Ta nie ma, ma też 39. No wydaje mi się chyba ta górska jest lepsza. To co, to może jeszcze raz zagramy błotniste bagna, czy nie? No już trwa 16 minut odcinek, to raczej nie chyba. W kolejnym odcinku będzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć.